Hej kochani, przyszła mi dzisiaj paczka z e-zebry. Zamówiłam sobie tą paletkę z Ingrid. Tą taką niebiesko-zieloną. I zamówiłam sobie też paletkę z Makeup Obsession Crystal Weights. W tej paczce były jeszcze dwie inne paletki. Są to paletki mojej mamy, ale zastanawiam się, czy by sobie nie dokupić ich, bo... Tu jest taka neutralna i ona się nazywa Love is my drug. Jest ładna, ale może to nie do końca są moje kolory. Ale mam też taką, która już ma trochę bardziej moje kolory. Na początku myślałam, że jednak nie, ale na żywo wygląda zupełnie inaczej niż na stronie. I jest to taka paletka. I ona się nazywa LA Dreams. Ale dzisiaj przetestuję sobie tą paletkę. Na powieki nałożę sobie bazę z Revolution. Dziabnęłam ten fioletowy cień. Troszkę nie wiem, od którego koloru zacząć, więc może zacznę od tego najjaśniejszego zielonego. I zaczynam od tego zielonego. Całkiem ładnie go widać. Teraz nałożę sobie ten cień. Taki bardziej niebieski. Troszkę sypią się w palecie te cienie. Oj, ten już jest bardzo ładny. Troszkę sobie też rozetrę ten zielony na górze. No ale ten cień jest bardzo ładny. I dalej nałożę sobie taki niebieski. Wezmę taki puchaty pędzelek, mam nadzieję, że nim się dobrze nałoży. Nie, to po prostu zmienię sobie na bardziej płaski. Że ten niebieski już jest połyskujący. A tak w ogóle w tej palecie są chyba właśnie trzy takie połyskujące. I są właśnie to te dwa. Ten bardziej połyskujący na dole i ten troszkę połyskujący niebieski. I ten żółty też jest troszkę połyskujący. Tu też można zobaczyć, jak ten niebieskawo-zielony cień się osypał. I ten niebieski troszkę tutaj też. Wezmę sobie teraz bardziej puchaty pędzelek. Ten zielony i ten taki turkusowy zmieszam razem. I spróbuję to rozetrzeć na górze. Troszkę tego zielonego więcej. I dołożę sobie więcej tego niebieskiego.
Silniejszy, spróbuję sobie nałożyć ten połyskujący, najciemniejszy, troszkę fioletowo-brązowy kolor. Tak całkiem dobrze się nałożył. I teraz na dolną powiekę nałożę sobie ten fioletowy i różowy. I teraz ten fioletowy. Może wezmę sobie inny pędzelek. Jest on ładny, ale bardzo, bardzo delikatny, taki jaśniutki. Może jakby go nałożyć na białą bazę, to na pewno byłoby troszkę lepiej. I teraz wezmę sobie ten różowy. No i ten różowy jest o wiele bardziej widoczny. Spróbuję sobie jeszcze dołożyć tego fioletowego połyskującego bardziej w kącik. I dołożę sobie jeszcze troszkę tego fioletowego. Ma on na pewno pigment, bo jeżeli nałoży się go na ciemniejszy cień, to widać, że jest nałożony, tylko po prostu on jest na tyle jasny, że ciężko go zobaczyć po prostu na dolnej powiece. Może na górnej byłoby lepiej. Teraz wewnętrzny kącik. Chciałabym użyć tego żółtego. To też można zobaczyć właśnie, jak one się osypują. No bo troszkę są osypane. Ja ogólnie nie lubię żółtego koloru, ale ten jest całkiem ładny. I myślę, że do tego zielonego kącika wewnętrznego będzie ładnie pasował. Też całkiem ładnie się nakłada. Jeszcze bym spróbowała go właśnie na klej do brokatu. I może spróbuję palcem. No bardzo ładne są te cienie. I mimo, że prawie cała powieka jest matowa, oprócz kącika wewnętrznego, to ładnie się blendują. Te niebieskie z zielonymi bardzo ładny kolor tworzą. Może teraz drugie oko spróbuję zrobić na odwrót. Na górze zrobię różowo-fioletowy, a na dole niebiesko-zielony. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeszcze dołożę sobie troszkę bazy. Teraz zacznę od fioletowego. No jest to bardzo delikatny cień. Teraz dokładam tego różowego. O, już mi zaczyna kącik płakać. Wezmę sobie teraz bardziej puchaty pędzel i różowy cień i tutaj przydzieliuję za obalnie. Wezmę sobie teraz bardziej puchaty pędzelek, ten różowy cień i w załamanie. Dołożyłam sobie troszkę mojej starej kredki z Miss Sporty, takiej białej. I na tej kredce troszkę lepiej widać ten cień, ale ta kredka jest dosyć już sucha. Jeżeli ktoś by miał jakąś właśnie taką białą bazę z NYXa albo chyba zmalowaną sobie taką białą bazę, to może na tym byłoby lepiej widać ten cień. To jest tak na razie właśnie taki najmniej widoczny cień z całej paletki. Teraz wezmę sobie znowu ten połyskujący, najciemniejszy fioletowy cień
I tu troszkę spróbuję zrobić taką jakby kreskę. Teraz na dół, od wewnętrznego kącika nałożę ten niebieski połyskujący. No jest bardzo ładnym cieniem. I teraz dalej nałożę sobie ten zielony. Na środek nałożę ten pomiędzy nimi, ten bardziej morski kolor. I teraz na wewnętrzny kącik chciałabym spróbować nałożyć tego białego. Ja chyba jeszcze nigdy nie używałam makijażu białego koloru, także to będzie ciekawe. Nawet go widać. Teraz, żeby tutaj nie było tak jasno w zewnętrznym kąciku, bo to oko znika, dołożę sobie tego najciemniejszego połyskującego. I z cieniami to już chyba tyle. Zastanawiam się, czy by sobie nie przyciemnić troszkę tego kącika. Ale może zostawię tak jak jest, żeby to był tylko makijaż tą jedną paletką. Teraz sobie wytuszuję rzęsy i wrócę. Wróciłam, już mam dokończony makijaż. Doklejam sobie rzęsy z klawiera. Taki model. No i tak podsumowując tą paletę, to wszystkie cienie są bardzo ładne. Najsłabszym cieniem jest zdecydowanie ten fioletowy, który jest bardzo jasny, bardzo delikatny i tak też delikatnie, może nawet troszkę delikatniej wychodzi na oku. Trzeba go nałożyć na jakąś dobrą bazę, albo właśnie najlepiej jakąś bardzo białą bazę i wtedy będzie wspaniale. Bardzo fajny jest ten biały cień. Ja nigdy nie używałam białego cienia, ale między tutaj różowym a tym niebieskim na dole bardzo ładnie to wygląda. No i wyjątkowo ładny jest ten żółty, chociaż ja też nie lubię żółtego cienia. Po prostu wszystkie cienie są bardzo ładne. Ja zamówiłam tą paletkę na Zebrze. Ona wtedy kosztowała chyba 32 zł, ale w tej chwili jest w jeszcze większej promocji i kosztuje 30, bo normalnie kosztuje chyba 40 albo 50 zł. Także to troszkę dużo jak za 8 cieni. Ale 30 zł to już jest bardzo fajna cena. I oczywiście jest to paletka wegańska, tu jest znaczek. I tak ona ma 9,5 grama w sumie. I ta konkretna nazywa się Mint Spice. Ona przychodzi właśnie w takim kartoniku. Jest też taka chyba różowo-fioletowa. Różowo-fioletowe cienie są ładne, ja lubię, ale na pewno mam jakieś takie inne. Akurat takie bardziej mi się podobają, niebiesko-zielone. Możecie pisać, który makijaż wam się bardziej podoba. No mi oczywiście niebiesko-zielony bardziej. Ten fioletowy byłby ładniejszy, gdyby był jakiś ciemniejszy cień w zewnętrznym kąciku. Miałam dołożyć coś z innej paletki, już nie chciałam kombinować, więc zostawiam to w ten sposób. Na ustach mam pomadkę z Vibo, Million Dollar Lips i jest to kolor numer 7, taki jasny róż. Pa, pa!